Witam w kolejnym odcinku odnośnie ketopangów. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, co zaczęło kiełkować na dzień 31 marca. Jak wiecie, z wcześniejszych odcinków były nasiona posadzone 21 stycznia, 12 stycznia. Tutaj też 12, tutaj 19. Zaczęły kiełkować. Przeniosłem je na parapet, gdzie mam odkręcony cały grzejnik na full. No i trochę zaczęły kiełkować. Tu mamy trzy nasiona. Jedno, drugie, trzecie. Tutaj na razie nic, oprócz tej jednej, która dawno wykiełkowała. Tutaj. Tak samo nic. No ale czekamy. No i tutaj zaczęła kiełkować następna. Tu będzie lada dzień, bo mamy właśnie. O, takie pęknięcie. Ono już pęcznieje i wypuszczać będzie następne, będzie korzonek. Tutaj tak samo. O, tutaj będzie widać, jak nabrzmiało. A nie, tu właśnie ten już wykiełkował. Ale jak one właśnie pękają, tak jak to, ta łupinka, to już będzie na dniach. Następna sadzonka. No i sami widzicie, nie? Po prostu dajecie na parapet, tam gdzie grzejecie, gdzie jest odkręcony grzejnik i one ruszają. Tam było takie pytanie, co ja robię z pleśnią? Nic nie robię z pleśnią, która pojawia się na nasionach. Albo ją przesuszę, albo przesuszę ziemię bardziej. Ostatnio właśnie zdarzyło mi się, że zapomniałem podlać, była skorupa i sami widzicie, że kiełkuje. Nic mi się nie dzieje. Wystarczy mocno później podlać, zakryć folią, torebką i kiełkuje. Będę na bieżąco coś tam dalej nagrywał, jeżeli coś będzie się działo. Do zobaczenia. Hej.